Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania, Edyta Hołdyńska, witam Państwa ponownie i witam naszych gości w studiu. Michał Karnowski, publicysta, Tygodnik Sieci, dzień dobry. Witam. I witamy ponownie Piotra Semkę, publicystę Do Rzeczy. Dzień dobry, witamy. 40 lat od ogłoszenia, wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i sondaż, drodzy Państwo, nasz sondaż, który pokazuje, że Polacy po tylu latach już jednoznacznie mówią o stanie wojennym, że to była zła decyzja. Historycy, niektórzy z nich do dziś spierają się, co by było gdyby, czy gorszą alternatywą, czy lepszą byłoby nie wprowadzenie stanu wojennego. No, my dzisiaj wiemy znacznie więcej po tych, tak jak wspomniałam, kilkudziesięciu już latach, jak patrzymy na to, bogatsi właśnie o tę wiedzę, którą przyniosło te 40 lat. Michał Karnowski. Tak, ta operacja mająca na celu tak obłaskawić stan wojenny, tak, w oczach Polaków, którzy wtedy przeżyli to w większości traumatycznie, ona się zdecydowanie nie udała. I bez wątpienia te taśmy, które na przykład ostatnio poznaliśmy, i te informacje pokazujące, jak bardzo sfraternizowani z autorami stanu wojennego są ludzie, którzy nas przekonywali, że to było mniejsze zło, miało swoje znaczenie. Ale ja myślę, że tutaj tak naprawdę, i to jakoś mnie dziwi, że to tak rzadko się w przestrzeni w tej debacie pojawia, takim chyba najważniejszym elementem, który nam wskazuje, czym był stan wojenny, jest to, co zrobiono ze stanem wojennym. Znaczy to było tylko gołe, nagie przedłużenie władzy komunistów. Żadnych realnych reform, żadnych realnych zmian. To było wepchnięcie pokolenia, kilku pokoleń właściwie, no jednocześnie żyjących, na 10 lat w straszliwą nędzę, w biedę, w przemoc. Już nie mówię o tych elementach wolnościowych, prawda, suwerennościowych, godnościowych, ale także w takim codziennym życiu, prawda. To wypychało wszystkie ambitniejsze jednostki. To nas, my byliśmy trzymani w sytuacji walki o kość, naprawdę śmierdzącą kość ze starego sklepu mięsnego, wystaną w kolejce, w sytuacji, gdy cały świat zachodu, no, tonął w produkcji, tonął w dobrach, tonął w dobrobycie. I to też ma swoje dziedzictwo. To profesor Wojciech Roszkowski o tym jako jeden z niewielu pisze, że dziedzictwem między innymi stanu wojennego i całej dekady lat 80. jest na przykład potworne chamstwo, z którym się często do dzisiaj spotykamy. Że wtedy zmuszono wielu ludzi do takiej elementarnej walki o byt. Obudzono bardzo złe instynkty, tak? Znaczy pewne formy życia społecznego, pewne formy kultury. To wszystko zostało zdeptane, zniszczone. I to jest dziedzictwo, które moim zdaniem często umyka. Piotr Semka, jak patrzy po 40 latach na 1981 rok? Dla mnie najważniejsze jest to, że wszelkie działania na rzecz wygładzenia wizerunku Jaruzelskiego odciągają nas od jednej bardzo podstawowej kwestii, to znaczy społeczności, które nie potrafią ustosunkować się do zdrady jednego ze swoich obywateli, albo pozwalają na doszukiwanie się w nich jakichś szlachetnych charakterów. Taka sytuacja bezkarności generała Jaruzelskiego budzi i ośmiela kandydatów do kolejnych zdrad ludzi, którzy stawiają wyżej osobisty interes albo interes jakiegoś innego państwa nad interes Polski do działania. No, skoro wtedy się udało, no to teraz jak zdradzę, to coś wymyślę. No, słynna była rozmowa, jak w 1947 roku jeden z najbardziej zaangażowanych w stowarzyszenie Pax działaczy został zapytany, no a co będzie, jak wejdą Amerykanie i co wtedy powiesz? A on śmiechnął się cynicznie, powiedział, jak to co? Wszystkiego się wypłę. Więc ten element zawsze mnie najbardziej niepokoił i martwił, że taka taryfa ulgowa dla zbrodniarzy stanu wojennego będzie nauką, którą sobie dobrze zapamiętają kandydaci do opowiedzenia się po stronie cudzych interesów w sytuacji jakiegoś przeszłego konfliktu. Dlatego właśnie bardzo surowy stosunek do zdrady jest zawsze swoistą polisą ubezpieczeniową społeczeństw przed tym, żeby tej zdrady było jak najmniej, no bo ona oczywiście zawsze gdzieś się snuje.
za wielką polityką. To jest jedna uwaga. Druga uwaga to jest taka moja osobista, prywatna. Jak bardzo ta część opozycji, czyli z byłej Unii Wolności czy Platformy, mało sobie tak naprawdę tą datę ceni. Mała, niewielka demonstracja, która była 13 grudnia, która przemaszerowała od placu Ronda de Gaulle'a do placu Zawiszy, bo tam niedaleko się mieści siedziba Jarosława Kaczyńskiego. Więc ta rocznica nawet nie była jakoś specjalnie przekonująca, wykorzystana przez opozycję. Ta mała demonstracja, która była zupełnie nieudana. I tak widać, że nie bardzo jak gdyby wiąże ta data Donalda Tuska, czy no nie wiem, innych polityków, takich jak Jakub Sienkiewicz, czy Tomasz Siemoniak, z tradycją Solidarności. A tradycja Solidarności właśnie budowana była na pamięci. Nie byłoby strajków w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80, gdyby nie pamięć, że trzeba uczcić bohaterów grudnia 70 i zrobiono mi świc odbroni wygumkowując. I tutaj to samo, to znaczy tradycja jest tego, który się z nim utożsamia. No i w tej tradycji wprowadzenia stanu wojennego prawica ma znacznie więcej emocji, wyobrażeń, słuchu społecznego niż obóz opozycji. Tak jest. I tutaj wspomniałam na początku o sondażu dla wpolityce.pl przeprowadzonego przez Social Changes, w którym to Polacy jednoznacznie w większości znacznej oceniają źle wprowadzenie stanu wojennego. No do niedawna jeszcze było więcej takich opinii, które mówiły, to było mniejsze zło i właśnie to, o czym mówił Piotr Semka, wybielana była decyzja generała, jak i postać generała Wojciecha Jaruzelskiego. Co się zmieniło? Ciekawa była taka debata w Instytucie Pamięci Narodowej z udziałem między innymi profesora Andrzeja Zybertowicza, doktora Karola Nawrockiego, szefa Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie na temat tego, jak dzisiaj Polacy postrzegają stan wojenny. I tam profesor Zybertowicz miał dość sporo gorzkich uwag, mówiąc o tym, że na przykład no, trochę elity niepodległościowe, też wskazywał na IPN, zawiodły, jeżeli chodzi o pokazanie, jak wiele PRL-u było w tej trzeciej RP na początku i jak bardzo przeniesiono tę władzę. Mówił, że no to musieli zrobić dopiero dziennikarze, użył słowa amatorzy, historycy, w postaci serii książek o resortowych dzieciach, które rzeczywiście były takim szokiem społecznym. Ale ja bym aż tak krytyczny nie był, właśnie patrząc trochę na te sondaże. Jednak wchodziliśmy w ten okres wolnej Polski z potężną rolą Adama Michnika, który za cel sobie postawił na przykład przekonanie Polaków, że stan wojenny był mniejszym, nie tylko mniejszym złem, ale wręcz dobrym, tak, do tego dochodziliśmy. Tak. Gdzieś w tych przekazach takim, no, że to właśnie nas ratowało, czyli no dobro. Ale też postawił sobie Michnik za, i tu przegrał, tak, to widzimy, ale też postawił sobie za cel zablokowanie lustracji i też przegrał. No, te artykuły histeryczne całkowicie, jak wiemy dzisiaj zakłamane, które straszyły Polaków, że rozpęta się piekło, gdy zostaną otwarte archiwa. Zostały otwarte i co, rozpętało się piekło? No nie, nie rozpętało się piekło, bo jednak okazało się, że jesteśmy na tyle mądrzy, wbrew temu, co nam wmawiano, że umiemy rozróżnić ohydnego donosiciela, którego należy wyeliminować z naszej przestrzeni, w tym znaczeniu oczywiście pewnych praw do bycia osobą publiczną, żadnych innych konsekwencji nigdy nie było, a sytuacją, w której ktoś się gdzieś zaplątał, tak? Więc cała ta propaganda się rozmyła. Ja myślę, że stało się to, odpowiadając na pytanie pani redaktor, że bardzo wielu dzielnych ludzi po prostu nie pozwoliło wmówić sobie tych kłamstw. Bardzo wielu ludzi, którzy pamiętało stan wojenny, którzy byli i pozostali wierni dziedzictwu Solidarności, tej prawdziwej Solidarności, no nie zgodziło się na to, żeby taka małość, taki cynizm, takie kłamstwo zatriumfowało. Wielu dziennikarzy, którzy także no, z tego bardziej mojego, młodszego nieco pokolenia, ale mówią w ten sposób, ci komuniści z 81 już nie żyją, o co cała afera. Czy to jest prawda, że w życiu publicznym dzisiaj nie mamy już komunistów, czy może pokłosia komunizmu? Bo ja bym się nie zgodziła. Piotr Semka. No, przynajmniej w Europarlamencie mamy frakcję złożoną z pana Cimoszewicza,
pana Millera i pana Belki. Jego zresztą zachowanie jest w ogóle bardzo klasycznym przykładem po prostu, no, to moja babcia tak mówiła, to po prostu gwiaduszcie chamstwo, no, czyli takie już chamstwo przekraczające wszelkie normy. No, Marek Belka był członek PZPR-u, aparatczyk, który poucza, kto spał, a kto nie spał w 13 grudnia. To jest bezczelność, ale tej bezczelności by nie było, gdyby Donald Tusk nie złożył propozycji, żeby takie postacie jak Miller czy Belka startowały do Europarlamentu. Ja też się cieszę razem z Michałem, że ten spór o ocenę stanu wojennego powoli przechodzi w fazę, w której stan wojenny już przestał być usprawiedliwiany, ale pamiętajmy o tych wszystkich, którzy tego nie dożyli. Tak. O ofiarach stanu wojennego, no, tak. Nie ofiarach. To o kim? Wojennego. Ludzi, których po 91 roku zaszczuto. Mm-hmm. To jest Deptan. Michał Altsman, to jest Wiesława Kwiatkowska, jedyna ofiara procesu grudnia 70. To jest Piotr Skórzyński, który po tej nieprawości nie mógł już wytrzymać. I wiele, wiele innych osób, którym po prostu, no, serce pękło, mówiąc tak. No, ale też, którzy płacili gigantyczną cenę, nawet infami w pewnym momencie, tak, byli tymi oszołomami. Ale to pytanie, które tutaj padło właśnie, czy jest komunizm, czy nie, i są to tak pokoleniowo. No, spójrzmy na Ukrainę, czy tam jest komunizm, czy nie jest, tak? A jest jednak straszna nędza, było skorumpowane państwo, był cynizm, była mafijność życia, były sądy, które do dzisiaj, są do dzisiaj, które są główną przeszkodą w walce z korupcją. To na Ukrainie są sądy, być może podobnie jak w Polsce, to jest dziedzictwo komunizmu. Więc walka z komunizmem, jakby z pamięcią o tym, z nazwaniem zła, z pokazaniem, kto był bohaterem, a kto zdrajcą, z napiętnowaniem. To, tutaj jakby jeszcze bym pociągnął tę myśl Piotra Semki, to nie tylko jest ta polisa ubezpieczeniowa, ale to jest także i także walka o współczesność, bo jeżeli mówimy, no ten komunizm był taki, jaki był, ale nie ma problemu, to to oznacza w skrócie, że przenosimy patologię tego życia komunistycznego na współczesność. I to są często reprodukcje, to mogą być ich dzieci, wnuki, to mogą być resortowe dzieci, to mogą być wychowankowie, ale oni nam stworzą takie same piekło pod innymi fasadami. Nawet może to być najbardziej europejska i błękitna flaga. Kolorowa i nowoczesna. Postępowa, tęczowa, jakakolwiek, ale ona będzie tym samym mafijnym systemem, jakim był komunistyczny, bo ci ludzie inaczej funkcjonować nie umieją, jak tylko używając tych połączeń, tych linków, tych metod, których używano wtedy. W tym sensie spójrzmy na Białoruś, czy tam jest komunizm, czy nie ma. Jak mało było potrzeba, żeby metody na przykład prześladowania ludzi, pałowania obudziły ludzi, bicia ludzi, dzisiaj, znaczy, tak, żeby się okazało być dokładnie takie same, nawet gorsze chwilami, niż były w stanie wojennym, więc to nie jest tylko historia. No właśnie, o tym, jak bardzo to jest niebezpieczne, warto mówić, tak jak powiedział o tym Michał Karnowski. Ostatnie zdanie do Piotra Semki, niestety już czas nam się kończy. Bardzo proszę o podsumowanie. Stan wojenny to jest najbardziej ostry konflikt, jaki zdarzył się w zakresie pamięci historycznej obecnych Polaków. Z każdego konfliktu można wyciągnąć wnioski szlachetne albo wnioski usprawiedliwiające tchórzostwo i osobisty interes. I jaki powinien być wniosek ze stanu wojennego dzisiaj? Ostatnie zdanie. Że występowanie przeciwko własnemu narodowi powinno być otoczone taką infamią, aby powstrzymać kolejnych kandydatów na kolejnych jaruzelskich do wysługiwania się obcym. I tą piękną puentą podsumowujemy ten punkt programu. Piotr Semka, Michał Karnowski, dziękuję panom bardzo serdecznie za opinię, za rozmowę i państwu za uwagę. Do zobaczenia.